coś nie mogę nagrać tego kwadransika, raz się coś nie włączyło, już zacząłem gadać, a tu pan Lisonosz przyszedł, także mam nadzieję, że w końcu się uda. Zapraszam was na wyjątkowy kwadransik ze słowem, wyjątkowy, bo mówi o wierze. Będziemy mówić sobie o wierze, która poprzedza wielkie dzieła Boże. Zostańcie ze mną. Cześć, dzień dobry, witajcie bardzo serdecznie w tym dzisiejszym kwadransiku ze słowem. Muszę się streścić trochę, bo zaraz ruszam do Krakowa. Dopiero co wróciłem z wyjazdów, z różnych posług, na których też z częścią z was się widziałem. Czas ruszać dalej w różne miejsca. Pracy jest dużo i Pan Bóg czyni naprawdę wiele i tym też będę się z wami chciał dzisiaj podzielić, rozważając jeden z fragmentów Słowa Bożego, który jest wyjątkowy, bo mówi o wskrzeszeniu Łazarza, mówi o przywróceniu do życia człowieka, więc o cudzie, który jest, myślę, wyjątkowy, jest spektakularny, ale myślę, że nie chodziło Jezusowi jedynie o to, by coś było spektakularne. Jezus przez swoje znaki i swoje cuda objawiał to, jak dobry jest Bóg, jak dobry jest Ojciec, objawiał to, jak Bóg interesuje się człowiekiem, jak Bóg jest pełen współczucia do tych, którzy cierpią. Więc to w historii Łazarza jest również bardzo mocno pokazane, więc fragment tej historii dzisiaj przeczytamy, bo jest ona bardzo długa, więc do tego za moment. Część z was pewnie już oglądała ten projekt, nasz projekt Chwała Mu, ostatni odcinek z owcą. Premiera nam się lekko przesunęła, jak widzieliście, z piątku na sobotę, ale myślę, nie przeszkodziło to tym z was, którzy czekają co tydzień na kolejną premierę, na kolejny odcinek, żeby z nami się modlić. I widziałem po wyświetleniach, po komentarzach, że jesteście szczęśliwi, zadowoleni i modlicie się, dobrze wam się modli z owcą, także bardzo się też cieszymy. No i czekamy na kolejne kwadransiki i nie tylko na kwadransiki, ale też na kolejne uwielbienia, bo o uwielbieniach chciałem powiedzieć. Kwadransiki jakoś tak od razu przyszły mi do głowy, no bo co na tym kanale może się dziać? No, od zawsze są kwadransiki, więc dlatego o nich wspominam. Dzisiaj chciałbym otworzyć z wami fragment Słowa Bożego z Ewangelii według świętego Jana. To jest 11 rozdział, fragment o wskrzeszeniu Łazarza. I tak jak wam powiedziałem przed chwilką, nie przeczytamy całego tego fragmentu, bo jest bardzo długi, ale chciałbym, żebyśmy przeczytali sobie od 33 wersetu do końca tej historii, czyli do 44. Pamiętacie, że to był taki wyjątkowy moment, kiedy Pan Jezus dowiaduje się o tym, że Łazarz choruje, że Łazarz jest poważnie chory i robi coś bardzo dziwnego. Pan Jezus zamiast przyspieszyć kroku, przyspieszyć tempa, żeby dotrzeć do Łazarza na czas, Pan Jezus spowalnia swoją drogę. Pan Jezus spowalnia i mówi, Łazarz choruje, zostańmy tu jeszcze trochę do swoich uczniów. I uczniowie są zdziwieni, bo myślą sobie, no to skoro choruje, skoro jest z nim coś niedobrego, no to trzeba czym prędzej tam się dostać. Ale Pan Jezus w swojej relacji z Ojcem wie, że ma się zadziać coś więcej niż samo uzdrowienie. Pan Jezus w swojej relacji z Ojcem, i to jest niezwykłe w tej relacji między Jezusem a Ojcem, że Jezus zna Ojca tak dobrze, że jest gotowy zrobić rzeczy, które będą niepopularne. Jest gotowy do zrobienia czegoś, co będzie nieoczekiwane, co będzie często może niezrozumiane, co będzie dziwnie komentowane. I pewnie uczniowie dziwnie komentowali właśnie to, co się zadziało. Ale Jezus wie, co ma robić. I po tej zwłoce, czy po tym oczekiwaniu, Pan Jezus idzie ze swoimi uczniami właśnie do Betanii, do rodziny Łazarza. Mówi swoim uczniom w pewnym momencie, że Łazarz nie jest chory, Łazarz umarł. Tak? Powiedział najpierw, że zresztą w tej historii to będzie padało, że śpi. I idzie go obudzić. Uczniowie trochę nie wiedzieli, o co chodzi. Jezus wiedział, że idzie wskrzesić człowieka z martwych. I w tym kontekście przeczytajmy sobie Jana 11, od 33 dalej. Gdy więc Jezus ujrzał, jak płakała ona i Żydzi, mowa jest o Marcie i o Marii, siostrach Łazarza, którzy razem z nią przyszli, wzruszył się w duchu, rozrzewnił i zapytał, gdzieście go położyli? Odpowiedzieli mu, Panie, chodź i zobacz. Jezus zapłakał. A Żydzi rzekli, oto jak go miłował.
Niektórzy z nich powiedzieli, czy ten, który otworzył oczy niewidomemu, nie mógł sprawić, by on nie umarł? A Jezus ponownie, okazując głębokie wzruszenie, przyszedł do grobu. Była to pieczara, a na niej spoczywał kamień. Jezus rzekł, usuńcie kamień. Siostra zmarłego, Marta, rzekła do niego, Panie, już cuchnie, leży bowiem od 4 dni w grobie. Jezus rzekł do niej, i to jest lekcja z dzisiejszego kwadransika, czyż nie powiedziałem ci, że jeśli uwierzysz, ujrzysz chwałę Bożą? Usunięto więc kamień. I Jezus wzniósł oczy do góry i rzekł, Ojcze, dziękuję ci za to, żeś mnie wysłuchał. Ja wiedziałem, że zawsze mnie wysłuchujesz, ale ze względu na otaczający mnie lud, to powiedziałem, aby uwierzyli, żeś ty mnie posłał. To powiedziawszy, zawołał donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź na zewnątrz. I wyszedł zmarły, mając nogi i ręce powiązane opaskami, a twarz jego była zawinięta chustą. Rzekł do nich Jezus, rozwiążcie go i pozwólcie mu chodzić. Zawsze się zastanawiałem, czy tam padało takie pytanie, gdzieś pojawiało się w mojej głowie, jak wyglądała ta scena. I kiedy pojechałem kiedyś do Betanii, faktycznie byłem tam z taką grupą, z pielgrzymką, zobaczyłem, jak wyglądały w tamtych czasach groby, które były wykopane. Żeby wejść do takiego grobu, trzeba było naprawdę sporo stopni w dół pokonać. Dlatego Jezus krzyknął i powiedział to donośnym głosem, Łazarzu, wyjdź, żeby Łazarz usłyszał to słowo, będąc na dole w tym całym grobowcu. W ogóle Ziemia Święta jest taką niezwykłą ziemią, kiedy tam się jedzie i zaczynasz patrzeć na Ewangelię w obrazkach. To jest coś niezwykłego. Ale mowa w tym fragmencie jest o wierze. O wierze, która, jak powie jeden ze świętych, Jan Chryzostom powiedział takie zdanie, że wiara jest matką cudów. Tam, gdzie dzieją się cuda, te cuda poprzedza wiara. I chciałbym ci o tej kolejności powiedzieć. O kolejności, która wydaje się oczywista, ale taka oczywista nie jest. Bo zobaczcie, wielu z nas i ten świat uczy nas tego, żeby najpierw zobaczyć, a potem uwierzyć. Zresztą to jest to, co znajdziemy potem u świętego, czy wcześniej w Ewangelii, już u świętego Tomasza, to znaczy w jednej z Ewangelii czytamy o świętym Tomaszu. Nie, że w Ewangelii świętego Tomasza, według świętego Tomasza, bo takiej nie ma. Widzimy, jak on nie dowierzał, nie? Nie dowierzał, że Pan Jezus zmartwychwstał, że to jest prawda, że to, co obiecywał, się faktycznie wydarzyło i musiał sprawdzić, powiedział, jak sprawdzę, jak włożę palec w rany Pana Jezusa, jak doświadczę tego zmysłami, to uwierzę. I spotykam wielu ludzi, którzy dzisiaj tak mówią. Uwierzę w to, co mówisz, jeśli sam zobaczę. Uwierzę w to, co mówisz, jeśli pokażesz mi dokumentację medyczną. Najlepszy hit polega na tym, że pokazujesz im dokumentację medyczną, na przykład na zniknięcie guza 10x15 cm, bo mamy taką dokumentację ze szpitala sprzed i po. I oni mówią, a to jednak chyba jednak nie, na pewno nie jest to cud, bo to jakoś trzeba sobie wytłumaczyć. Więc nie jest tak do końca, że kiedy ludzie zobaczą, to uwierzą. Bo wiara poprzedza Boże działanie. To wiara, która jest łaską, poprzedza wielkie dzieła Pana Boga. I chciałbym o tej kolejności dzisiaj wspomnieć. Oczywiście są ludzie, którzy na podstawie znaków dochodzą do swojego spotkania z Jezusem i po to też to robimy. Ale chcę jakby pokazać tę perspektywę z punktu widzenia człowieka, który te cuda w swoim życiu widzi dość regularnie. Człowieka, który jest w posłudze, który staje w imię Jezusa, by oglądać razem z Nim to, co On sam czyni. I wtedy w życiu takiego człowieka ta kolejność jest bardzo ważna. Jeśli chcemy, by przez nasze życie działy się Boże znaki, a to jest Bożą wolą, bo czytamy to w Słowie Bożym, to ta kolejność jest kluczowa. Najpierw wiara, najpierw to zaufanie, które kryje się za wiarą, a później cud, a później znak. I Jezus mówi o tym, o tej zasadzie, ucząc Martę, tego, że ta kolejność jest kluczowa. Jezus ma wiarę, ma pewność, że to się wydarzy. Marta nie do końca wiedziała, co tu się w ogóle ma zaraz odbyć, ale Jezus dał jej tę lekcję, którą myślę zapamiętała później na długo. Wiecie, kiedy my idziemy i jeździmy w różne miejsca, żeby służyć ludziom, ta kolejność jest kluczowa. Bardzo często, kiedy jesteśmy chwilę przed rozpoczęciem się Bożego działania, kiedy widzimy, jak Bóg za moment ma
dokonać jakiejś niezwykłej rzeczy, potrzebujemy stanąć w wierze i w takim zaufaniu, które czasem może wyglądać na jakieś takie bardzo dziecinne zachowanie, bo ludzie czasem patrząc z zewnątrz myślą sobie, no ciekawe, co on zaraz pokaże, co on sobie myśli, spotykałem kiedyś takie teksty, co on sobie myśli, że staje naprzeciwko tych wszystkich ludzi i mówi, że za moment Pan coś uczyni, jak on to słyszy, skąd on to wie, w ogóle i tak ludzie tak to komentują właśnie w taki sposób. I widzą, że coś się zadziało i zaczynają się reflektować. I dobrze jakby doszli do zrozumienia tej lekcji. Niektórzy dochodzą. I to wam chcę powiedzieć. Byliśmy ostatnio w Warszawie i to spotkanie w Warszawie było bardzo poruszające. Wiecie, to co Bóg uczynił tam, ja byłem wzruszony aż do 4 rano, kiedy poszedłem w końcu spać z moimi znajomymi, bo nocowałem po tej posłudze w Warszawie. I do późna w nocy też rozmawialiśmy o tym i dzieliliśmy się tym, jak Bóg nas poruszał, tym, co się tam działo. Przed spotkaniem modliliśmy się do Boga i pytaliśmy Ducha Świętego, co chce czynić, żeby wskazał nam też osoby, które tam będą. I pamiętam, jak podczas modlitwy, miałem to zapisane w moich notatkach wcześniej, że będzie kobieta w białej kurtce, w jasnej kurtce z problemem z lewym ramieniem, że będzie to blondynka. I kiedy wypowiedziałem te słowa, że wierzę, że jest tu taka osoba, już miałem je wypowiadać, nagle zobaczyłem kobietę w białej kurtce, która w uwielbieniu podnosiła tylko prawą rękę, a lewej nie. Mówię, no to ciekawe. I zaprosiłem ją na środek, powiedziałem, czy przypadkiem nie ma pani problemów z lewym ramieniem. Ona mówi, tak, mam. Mówię, to proszę zobaczyć, niech pani też zobaczy, że mamy taką notatkę, że będzie tu kobieta, Pan Bóg panią widział, będzie tu kobieta w jasnej, białej kurtce z takim i takim problemem. Modliliśmy się, miała doświadczenie spoczynku w Duchu Świętym, wstała płacząc, doświadczając Jego miłości. Bóg nam dał słowo do jej życia, okazało się, że to słowo opisuje jej życie, jest prawdą na temat jej życia. I tego, jak Pan Bóg widzi różne zakryte rzeczy w niej, które my nie mieliśmy prawa wiedzieć. I Pan Bóg zaczął uzdrawiać te ramiona, mówi, że jest o niebo lepiej, jest zdecydowanie lepiej, pobłogosławiliśmy ją i wierzymy, że Bóg dokończył to, co zaczął. Mamy też do niej kontakt, staramy się kontakt trzymać z niektórymi z ludzi, których Pan Bóg też uzdrawia. Mój kolega, słuchajcie, to był też hit, miał sen przed tą posługą. W środku nocy śniła mu się jedna dziewczyna, która wyglądała, miała bardzo precyzyjnie też ją opisaną w tym śnie. Będzie miała to ubrane, będzie brunetką, będzie miała na swoim ręku bransoletki. I spytaliśmy, czy są takie osoby. Wyszły dwie kobiety. Jedna miała właśnie, młoda dziewczyna, tą bransoletkę. Druga kobieta ubrana była w taką kurtkę, o którą opisywaliśmy i tak dalej. Jednak nie miała bransoletki. Mówi, niech pani zostanie. I Wojtek zaczął dzielić się słowem do niej. Okazało się, że to słowo jest trafione, jest prawdą na jej temat, że potwierdziła swoje jakieś takie, to słowo potwierdziło to, co działo się w jej sercu i pomoże jej to podjąć właściwą decyzję w jej życiu. A druga część snu, słuchajcie, tyczyła się drugiej kobiety, która stała obok właśnie w tej puchowej kurtce. I zaczęliśmy widzieć te rzeczy, oglądać te znaki, których Pan Bóg dokonywał. Był też na tym spotkaniu, już po wszystkim czekał mężczyzna, który przyjechał kawał drogi, bo lekarze zaczęli mówić, że jego noga wygląda bardzo nieciekawie i trzeba się szykować na amputację. Była zakrzepica, cała ta noga jest czarna. Była czarna, opuchnięta, obolała. On nie był w stanie chodzić. I ten ból był tak duży. I przyszedł, położyliśmy na niego ręce. Zaczęliśmy modlić się o uwolnienie od tej choroby, od tego przekleństwa. I słuchajcie, jego noga zaczęła płonąć, cały zaczął czuć, że gorąco przepływa przez jego ciało. I wstał bez bólu, szedł ze mną, wziąłem go pod rękę, mówię, chodź ze mną w imię Jezusa. I zaczął iść, zaczął schodzić po schodach, mówi, nie potrzebuję podpórki. I był tak spłakany i wzruszony, kiedy powiedział do żony, ale mnie ta noga nie boli. I zadzwoniliśmy do niego dzień później, mówi, ten ból odszedł, ta opuchlizna jest mniejsza, wydaje mi się. I ten proces uzdrowienia trwa cały czas. I Panie, chcemy się teraz modlić, pomódlmy się wszyscy za niego. Panie, niech ta noga będzie do końca uzdrowiona, byśmy mogli podzielić się tym świadectwem, pokazać, jak wielką rzecz uczyniłeś, Panie, że noga, która miała być ucięta, ona żyje, jest sprawna, jest w pełni zdrowa.
Błogosławimy Cię, Panie, w tym, co uczyniłeś dla tego człowieka i teraz, kiedy ogłaszamy to świadectwo, Ty sam je dokończ. Dokończ to, co zacząłeś w imię Jezusa. I tak wielkie rzeczy się działy i byliśmy ich świadkami, i jesteśmy świadkami. Tych historii było więcej, ale właśnie zasada była taka. Modliliśmy się przed spotkaniem i mieliśmy decyzję, podjęliśmy decyzję. Idziemy w wierze. Mogło nam się wydawać, mogliśmy zadawać sobie pytanie, czy ten sen był od Boga, czy to wrażenie, które mamy w sercu, czy te słowa, które przychodzą do nas, są prawdziwe. Ale powiedzieliśmy, jeśli Bóg nas przysłał, by tu służyć, pytaliśmy Go, idziemy jak dzieci. Jeśli się pomylimy, to przeprosimy ludzi i powiemy, pomyliliśmy się. Ale jeśli to będzie słowo od Boga, wszyscy to zobaczą i wszyscy zobaczyli, że to był Bóg. I ludzie, którzy uwielbiali Boga w tamtym, pod koniec tamtego spotkania, klaskali, oddawali Mu chwałę przez grube kilkadziesiąt sekund. Widzieliśmy, jak ludzie byli poruszeni, że Bóg objawił się, Bóg się przejawił w tym miejscu, bo wiara poprzedziła cud. I chcemy, Panie, dzisiaj pomodlić się o to, żebyś dał nam wiarę, która będzie poprzedzała Twoje działanie. Wiarę, która będzie odwagą do chodzenia w Twojej mocy. Odwagą, która oczekującą odwagą na Twoje działanie, Panie. Chcemy mieć oczekujące serca na to, że Ty będziesz przychodził, poruszał się, działał, zmieniał, uzdrawiał, uwalniał. Twoje słowo mówi, że chcesz to czynić, więc daj nam taką wiarę, przez którą będziesz mógł czynić te rzeczy na ziemi. Prosimy Cię o to nie raz na jakiś czas, ale niech to będzie nasza codzienność, byśmy współpracowali z Tobą dzięki wierze. Niech ta wiara pomaga nam słyszeć Twój głos, niech ta wiara pomaga nam widzieć, co chcesz czynić w codzienności. Daj nam tę łaskę, bo na to nie zasługujemy. Swoimi czynami, swoim życiem często nie zasługujemy na to, ale Ty daj nam łaskę, dzięki której będziemy mogli to widzieć. O to Cię prosimy, Ojcze, w imieniu Jezusa Chrystusa. Amen. Niech tak będzie, niech tak się stanie i niech Was Bóg błogosławi we wszystkim, co dzisiaj będzie częścią Waszego dnia, Waszego życia. Bądźcie błogosławieni i niech Bóg da nam wielką wiarę, dzięki której będziemy widzieć wielkie rzeczy. Amen.